Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z modyfikacjami Max Payne.pl przedstawia. No i jak widzicie, tutaj mamy Andrea Dovizioso, który jeździ właśnie Ducati Desmos Edici, a ja sobie tutaj pozwoliłem właśnie ten motocykl zmienić. Popatrzcie na to. Lenovo, Coca-Cola, oczywiście różne tutaj właśnie firmy, jak widzicie. To jest właśnie Ducati Desmos Edici, tylko że właśnie w firmach Coca-Cola cały strój się też właśnie tutaj zmienił. No i nic, wybieramy sobie go i będziemy po prostu nim jechać właśnie na Grand Prix. A niech będzie ten katar, ja tutaj po prostu tylko przedstawiam modyfikacje, jeżeli chodzi pod względem tej gry, ale sami zobaczycie. To jest właśnie zmienione owiewki. Tutaj wchodzi Ducati. No tutaj widać, że tak za bardzo dużo zmian nie zostały wprowadzone, ale na pewno zmiany dotyczące naszego motocykla naprawdę są, bo to już jest właśnie Coca-Cola sponsorem właśnie Ducati. Oczywiście to jest mod właśnie wgrany przeze mnie. Chciałem właśnie zobaczyć, jak on tu się będzie prezentował. Właśnie tak to wygląda, taki motocykl czarno-czerwony. No jeżeli chodzi o te opony, tak jak mówię, no to są do wyboru miękkie, średnie i twarde. Szkoda, że nie ma asymetrycznych opon albo przejściowych. To by było dobre, jeżeli by wprowadzili właśnie w roku 2020 MotoGP opony Tyres. Właśnie te przejściowe i asymetryczne. To by było też fajne. To jest chyba intermediate, można tak je właśnie nazwać, te właśnie opony. No nic, to możemy teraz sobie pojechać tym właśnie motocyklem. Jak widzicie, sobie tutaj kask zmieniłem. Mogłem sobie tutaj go zaprojektować właśnie w tym edytorze. No szkoda, że właśnie w edytorze nie ma też właśnie projektowania tych, że tak powiem, owiewek. Jeżeli chodzi, tutaj na przykład Coca-Cola jest zaprojektowany. A ja sobie na przykład tutaj zobaczę i na przykład też właśnie szkoda, że nie ma właśnie zaprojektowania właśnie tego napisu tutaj. Jakby był, to by było naprawdę fajnie. Jakbyśmy mieli swój zespół i właśnie on tak to fajnie wygląda. Tutaj naprawdę bardzo fajnie to widać. No nic, przejedziemy się kółeczko, żeby wam pokazać tego moda. Oczywiście tutaj można sobie też pozmieniać różną, że tak powiem, kamerę związaną właśnie z klasą MotoGP. Może chyba nawet przestrzelimy troszkę ten zakręt. Ale to nic, jedziemy przecież motocyklem Ducati. Ja w karierze oczywiście tym Ducati nie jeździłem, ale wiem, że to są bardzo mocne i bardzo szybkie motocykle. Mają bardzo mocną prędkość maksymalną, chyba jest najszybszymi motocyklami, coś mi się wydaje. Chyba tak, Ducati. Ducati jednak jest to najszybsze motocykle w rankingu MotoGP w klasie królewskiej. Później chyba Hondy są, coś mi się wydaje, że właśnie z prędkości maksymalnej. Tak właśnie to wygląda. No i tak jak właśnie powtórzę z poprzedniego właśnie moda, żebym właśnie chciał realistyczne uszkodzenia właśnie motora, nie tylko żeby jakieś tutaj zadrapania na owiewkach. Ja bym chciał na przykład, żeby owiewka była rozwalona. Opona na przykład, wybuch silnika, coś takiego. Takie bardziej realistyka wprowadzona właśnie pod względem właśnie zniszczeń motocykla, czyli pisałby na przykład destroy engine. Zniszczony przed engine, nie? Podczas upadków na przykład. Albo, że jakbyśmy się wywrócili, no to by pisało, że no nie możemy kontynuować wyścigu, bo mamy na przykład dźwignię hamulca rozwaloną. Czyli pisałoby na tablicy na przykład out. Czyli już nie możemy po prostu jechać dalej, nie? Tutaj. No to sobie tutaj może do garażu wjedziemy, nie będziemy tutaj się po prostu tutaj
No i jak widzicie, 85 km na godzinę. A tu nawet do 60 musi być. Tak, tu musi być do 60 km na godzinę wjazd do boksu. Jak sami widzicie, tak się prezentował właśnie ten motocykl Coca-Coli. Jeżeli oczywiście wam się podobał ten odcinek, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego modu, bo mam jeszcze kilka modów do pokazania.